Siemka, niestety urwał nam się film i musimy nagrać drugą część. Jak pamiętacie, pozdrawialiśmy kilka osób. Dobra. Panią fryzjerkę Anię i... Ciocię Anię i wujka Marcina. No. Słuchajcie, w sumie nie wiem ile się nagrało, ile nie. Chyba sam początek się tylko nagrał. To chcę pokazać jeszcze raz, co szybko kupiliśmy. Otwieram ostatnią paczkę. 13 powodów. O, kotek się pokazał. Jeśli ktoś nie oglądał, no to mówiliśmy, kogo pozdrawiamy. Jak ktoś nie drugał, no to. Byłem małpiem, pisałam o tym na blogu, że chcę to przeczytać. To jest nowość. Niunia, rozwalisz mi fryzurkę. Patrz, jaki mam warkoczek od pani. A ja mam ładne. A dzisiaj Jula ma takie normalnie, słuchajcie, jakieś gwiazdki powszechniane. To nie jest twoje dziecko. Jest to nowość polskiej autorki, pani Małgorzaty Falkowskiej. O, kot się bawi oczywiście folią. Tutaj pozdrawiam Gosię z Ruda Recenzuje, Willa pod zwariowaną gwiazdą. Mam nadzieję, że niedługo przeczytam. I ja błagam cię, usiądź normalnie. Na ostrzyż pazurki. Panie na zamku, to jest ze szmaragdowej serii. Jula fajna, nie? Z etyku. Strasznie ten. A, to z tego się Jula ucieszyła, ale nie wiem, bo właśnie nagrało. To jest seria o kotku, który pierwsza część to jest cukierku tyłobuzie. To była pierwsza część, no. Jak kotek trafił do pewnej rodziny, taki malutki, zabrany od mamy. Rysiu, nie jest. Tak jak Ryśka, bo jakaś dziewczyna ją przyniosła. O, zobacz mama! No, widzisz, i to jest tak, jak się masz cukierku, to jest cukierku. Rysiula! Tym kotem. Stary, pogięty kocie! Cicho, ze szmaragdowej serii, że zawsze chciałam to mieć w swojej bibliotece, to jest Niemka. Kot się walnął właśnie w głowę, w pudło, ale śmieszne. Ale słuchaj, kto to? To jest autorka, kochanie. Ale przeczytaj, bo to zrobić. No ale pani Jessica na pewno nas nie ogląda, bo to wiesz, to nie jest ładno. Posłuchaj, ta książka ma różne recenzje. Od złych do dobrych, także jestem ciekawa i sprawdzę, kobieta w oknie, czy warto. No i jeszcze sobie kupiłam, bo ta druga paczka, to się pewnie nagrało, to jest właśnie prezent z Bonito. I pokojówka miliardera. Też o tym pisałam, że będę chciała to przeczytać. Masz, Rysiu, pudełko? Rysia! O, Ryśka się pojawi zaraz. No. Sorry, zajęcie. Słuchajcie, dzisiaj przyszedł dla mnie... Nie chcę otworzyć! Prezent od pani Izabeli Mili. To jest chyba jej książka. Dziękujemy i pozdrawiamy. Otóż Jula, bo ja nie wiem. To jest to jej książka, nie czytałam. Oczywiście skręcę. Chodź, Rysia, na chwilę. Rysia. Wow! Dziękujemy bardzo. Tak, reemisja. Nie wiem, nie znam, nie czytałam. Także bardzo chętnie. I nawet jeszcze dedykację dla Katarzyny od autorki. Także bardzo, bardzo dziękuję. Przeczytam i się na to. Na ostrzyż pazurki, mama! Jula, chodź, kochanie. Kotek, słuchajcie. Rzuciłam. Jest pod spodem. Jula, usiądź, bo cię nie widać. Jula, usiądź, proszę cię. Pozdrów wszystkich. Słuchajcie, no, film wyszedł jak wyszedł w dwóch kawałkach. Tylko na końcu jeszcze tutaj pozdrowimy wszystkich, jakby ktoś nie usłyszał. No, ojejku, jejku. Pozdrawiam! Dobra, już starczy, kochanie, nie trzeba. Dobra, chodźcie. Widzę, słuchajcie, dla kota pudło. No dobra, domu wariatów. Ja dzisiaj wstałam 4:40, można mi naprawdę wybaczyć. To jest w ogóle... Kiedy to pójdzie spać, to ja nie wiem. Dobra, słuchajcie, będę pisać. Mam nadzieję, że... No dzisiaj pewnie nie, no ale mam nadzieję... leci wszystko. Że już niedługo nagramy kolejny film. Jula, pożegnaj się ładnie. Będę dla was tańczyć! Tatar, tatar!